Otwieram czwartą sesję Rady Powiatu Bolsowieckiego. Nowy komendant bolsowieckiej policji złożył Radzie Powiatu sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i podsumował ubiegłoroczne statystyki. Inspektor Robert Kurenda, komendantem Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, jest od 4 stycznia tego roku. W policji służy od 25 lat. Jeżeli chodzi o przestępczość na naszym terenie, w zeszłym roku odnotowaliśmy wzrost w zakresie przestępstw ogólnych i kryminalnych. Ale chciałbym zaznaczyć, że ten wzrost wynika ze zmiany przepisów. Dotyczy to przestępstw niealimentacji, które zostały włączone i został ten element jakby przestępczości zmieniony i ścigany z urzędu. I ta dynamika wynosiła 106,48%. Przestępstwa kryminalne to 116,28%. I myślę, że to, co nas najbardziej wszystkich dotyka i boli, to przestępczość w tak zwanych 7 kategoriach najbardziej dokuczliwych. Tutaj odnotowaliśmy, mogę powiedzieć, że praktycznie ten sam stan, ten sam poziom, bo raptem 12 zdarzeń więcej w ciągu roku przestępczych na terenie powiatu bolesławieckiego. Jednocześnie przy praktycznie takim samym stanie zagrożenia odnotowaliśmy znaczący wzrost, bo aż o 3 punkty procentowe wykrywalności sprawców przestępstw w tychże kategoriach. Odnotowaliśmy w zeszłym roku 11 077 interwencji. Niestety to jest wzrost ilości wykonywanych czynności przez policjantów. 938 interwencji więcej. Ponad 27 tysięcy osób zostało sprawdzonych, legitymowanych, kontrolowanych przez policjantów naszej jednostki. 378 poszukiwanych zatrzymaliśmy w trakcie naszej służby w zeszłym roku. 9804 wykroczenia, które zostały ujawnione przez policjantów pełniących służbę bezpośrednio na ulicy, na drodze, za które policjanci stosowali i pouczenia, i środki oddziaływania w postaci mandatu. Jednocześnie przeprowadziliśmy 1765 postępowań różnych o wykroczenia związanych z popełnionymi wykroczeniami na terenie powiatu bolesławieckiego. Średnio na dobę, ja to tak mniej więcej przedstawiam zawsze, codziennie kontrolujemy 75 osób, codziennie podejmujemy 30 różnych interwencji, codziennie, Szanowni Państwo, zatrzymujemy jedną osobę poszukiwaną i codziennie zatrzymujemy sprawców przestępstw, to jest półtorej osoby, tak to mniej więcej wygląda w takich statystycznych kwestiach. Niestety w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła liczba wypadków drogowych. Było ich 63, na drogach zginęły 4 osoby. Dlatego w tym roku Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu położy większy nacisk na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W planach na ten rok policja ma również dużo działań prewencyjnych dotyczących przemocy w rodzinach, edukowania najmłodszych i seniorów. Niestety pomimo wszystkich naszych apeli, próśb i całej również podejmowanych działań i przez nas jako policję i przez różne instytucje, tych zdarzeń naprawdę jest bardzo dużo i dochodzi do nich nawet bardzo często, powiem, na terenie, nie powiem Bolesławca absolutnie, tylko już chciałbym powiedzieć szerzej, bardziej na temat województwa dolnośląskiego. No niestety sprawcy dzwonią, przedstawiają się za policjantów, przedstawiają się za żołnierzy, przedstawiają się za funkcjonariuszy CBŚP i tak dalej, a następnie wyłudzają naprawdę bardzo duże kwoty pieniędzy od mieszkańców. Tutaj, Szanowni Państwo, apel również do Państwa. Rozmawiajmy ze swoimi seniorami, przekazujmy te informacje i nie dajmy się naprawdę oszukać, bo te pieniążki są naprawdę bardzo, bardzo duże, ale bardzo często oszczędzane przez całe życie. Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie powiatu bolesławieckiego, to ten stan jest porównywalny z rokiem 2017. Natomiast aktywność policjantów w zakresie ścigania przestępstw i ich wykrywalności wzrosła z 40% na 43%.